przez 2 lata naprawdę wydaje mi się, że dobrze pracowałem i lojalnie pracowałem z premierem Tuskiem. Z mojego punktu widzenia byłem zadowolony z tej współpracy. Nie czułem się urzędnikiem Platformy Obywatelskiej, czułem się urzędnikiem państwa polskiego, który w takich sprawach jak walka z korupcją, niezależnie od swojej genezy, przeszłości, powinien ponad jakimikolwiek poglądami czy podziałami skutecznie walczyć w obronie państwa polskiego. Z takim przeświadczeniem działałem 2 lata i z takim przeświadczeniem w połowie sierpnia tego roku udałem się do premiera z tą informacją. Wierzyłem, że będzie to nasz największy sukces w walce z korupcją. Wspólny sukces, mój premiera. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące orlików, bo chciałbym uściślić, ponieważ pan powiedział, że zawiadomiliście prokuraturę w tej sprawie, tak? Może pan powiedzieć, tak, którą prokuraturę, bo też, ponieważ okręgowa w Warszawie miała takie zawiadomienie, natomiast ABW tak, umorzyła to. Tak, nie. ABW, z tego co wiem, złożyło zawiadomienie rok temu. My złożyliśmy kilka miesięcy temu i sprawa trafiła do innej prokuratury, nie do żadnej z prokuratur warszawskich, tak to mogę określić. Prokuratura Krajowa skierowała do jednej z prokuratur apelacyjnych. To nie może nam pan powiedzieć, do jakiej prokuratury? Jestem upoważniony. Proszę, zapytajcie państwo prokuratury krajowej. Wskażą państwo, która prokuratura apelacyjna wszczęła śledztwo w tej sprawie. Czy obecnie, panie ministrze, kliniki budowane są już zgodnie z prawem, czy dalej jest naruszane prawo? Proszę państwa, nam bardzo szybko udało się wyeliminować ze specyfikacji, tej centralnej specyfikacji, zapisy, które preferowały określone firmy. Także w tej chwili w naszej opinii te standardy są zachowane, a to, że jednostkowo może dochodzić do ustawień przetargu w gminie X czy Y, to jest zupełnie inna sprawa. Także cały czas wierzę, że CBA będzie się przyglądało temu procesowi powstawania orlików w skali kraju i będzie jednostkowo już działał. Natomiast na etapie centralnym wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z pełną transparentnością, przejrzystością i ten standard, o który zabiegaliśmy, jest zachowany. Dlaczego pan nas unika podania tych wszystkich szczegółów dotyczących orlika? No bo może się pan narazić na taki zarzut, że pan wypuszcza pewną informację, ale nie podając szczegółów, tylko sygnalizuje, coś sugeruje, ale nie daje nam pan poznać w pełnej wiedzy. Bo ja jestem obywatelem w tej chwili, tak jak powiedziałem, zaprosiłem państwa na obywatelską konferencję, a nie jestem urzędnikiem państwowym. Tym bardziej nie jestem upoważniony do przedkładania jakichkolwiek szczegółowych informacji. Mówię o swojej wiedzy sprzed miesiąca, prawda, kiedy jeszcze byłem szefem CBA, w taki sposób, żeby nie zastępować organów, które teraz prowadzą realne działania. Jest nowy szef CBA, czy pełniący obowiązki szefa CBA, jest prokuratura, która państwu udzieli w tej sprawie wszystkich informacji. Szanowni państwo, naprawdę nie chcę tutaj komentować. Mam oczywiście swoją bardzo twardą ocenę tej sytuacji, ale nie chcę wchodzić w taki boks, prawda, że oni mi certyfikat, to ja im teraz właśnie przy okazji innej sprawy to. Nie, naprawdę nie jest to moją rolą. Jako obywatel mam swoją bardzo twardą ocenę tego, co tej sytuacji z wykorzystaniem podsłuchów w procesie cywilnym, w którym stroną atakującą jest wiceszef CBA i atakuje się dziennikarz, niezależną od rządu gazety. Ministrze, w ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji dotyczących agentów, którzy pracowali za panem CBA w poszukiwaniu wielokrotnie. Czy pan uważa także, że to jest atak wymierzony pana? W jaki sposób chciałbym się być sprawdzani? Czy było dla pana zaskoczeniem, czy była dla pana zaskoczeniem informacja, że jeżeli chodzi o agenta Tomka, to, bo tak krąży w mediach, że generalnie rzecz biorąc był zamieszany w wypadku. Proszę państwa, ja nie mam prawa ujawniać jakichkolwiek informacji dotyczących tożsamości wybitnych funkcjonariuszy państwa polskiego, wykonujących najniebezpieczniejsze zadania dla tego państwa, czyli funkcjonariuszy pod przykryciem. Nie mogę potwierdzić, czy informacje, które państwo zamieszczacie w prasie, które tak obficie ostatnio zamieszczacie, które jak sądzę są wypowiedziami na przykład byłych kolegów z policji, bo tak się próbujecie państwo w tych publikacjach, są prawdziwe czy nie. Mogę powiedzieć, że gdyby były prawdziwe, to ujawnianie tych informacji jest czymś wyjątkowo niegodziwym. Oczywiście, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy pod przykryciem, którzy działali w ramach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dokonuje się moralnego linczu na tych ludziach.
Niestety z udziałem części spośród Państwa, staram się być niekonfrontacyjny i maksymalnie dla Państwa uprzejmy, ale zbyt łatwo wierzycie słowom osób podejrzanych, słowom, które w wyniku działań funkcjonariuszy pod przykryciem otrzymały zarzuty od prokuratury, prokuratura stawia zarzuty, wobec których sąd często stosuje środki zapobiegawcze, na przykład w postaci tymczasowego aresztowania, odebrania dowodu i tak dalej, paszportu, czyli sąd jakby dokonuje w tej wstępnej weryfikacji. Ci ludzie są pomawiani o rzeczy najgorsze w sposób całkowicie nieuzasadniony i chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Część osób, które teraz wypowiada się, które ma zarzuty, które wypowiada się w mediach, twierdząc, że miało do czynienia z ludźmi prymitywnymi, chamami, burakami, prawda, i tak dalej. Tak naprawdę, z całą mocą to potwierdzam i stwierdzam, tak naprawdę miało do czynienia z osobami, które działając w ramach jakiegoś środowiska, były lustrem tego środowiska. Tak naprawdę, jeżeli jakieś środowisko w tej chwili wyszydza i śmieje się z funkcjonariusza pod przykryciem, to tak naprawdę wyszydza i śmieje się z siebie. Być może agent, którego określili się Państwo jako Tomek, był swego rodzaju rewizorem gogolowskim, który trafił w pewne środowisko i zachowywał się tak jak ona. Być może atrybuty, z jakich korzystał, nie były to jego pomysły osobiste na życie, jego w życiu prywatnym funkcjonariusze pod przykryciem mają swoje życie prywatne, bardzo pokomplikowane, ale prowadzą zupełnie inne życie prywatne. Być może atrybuty, jakich używają, czyli prawda, ostentacyjnie drogie samochody, złote łańcuchy i tak dalej, są formą, najlepszą formą odnalezienia się w środowisku, w którym rozpracowują przestępców. Proszę Was o odpowiedzialność za słowa. W wypadku człowieka, o którym tak dużo ostatnio pisano, naprawdę mamy do czynienia z wybitnym funkcjonariuszem policji. Z niektórych wypowiedzi jego byłych kolegów, za co im dziękuję, że dają świadectwo prawdzie, wynika, że była to perełka, że był to jeden z najlepszych funkcjonariuszy pod przykryciem Centralnego Biura Śledczego. Oczywiście był fantastycznym funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z ogromnym doświadczeniem. Proszę, żebyście o tym pamiętali, formułując bardzo ostre, szydercze sądy, i żebyście pamiętali, że osoby, które występują w mediach, które tak chętnie udzielają wywiadów na jego temat, są to osoby, które weszły w konflikt z prawem, którym postawiono poważne zarzuty, często zarzuty korupcyjne. Panie ministrze, ale przyzna pan, że no, była to klęska CBA, że doszło do zdekonspirowania tego człowieka, że doszło w ogóle do tego, że zaczęła publikować jego wizerunek. Proszę, no, państwa, proszę państwa, musicie pamiętać o tym, że jeżeli żaden z funkcjonariuszy pod przykryciem działający w CBA nigdy nie został zdekonspirowany przed tak zwaną realizacją. Dopiero w momencie zatrzymania osób, stawiania im zarzutów, oni uświadomili sobie, z kim tak naprawdę mieli do czynienia. Złodziei i bywało, dzieci zdrowo rosły.